Zasadniczo alimenty to obowiązek świadczenia polegający na dostarczeniu środków utrzymania członkom rodziny. Zobowiązanie powstaje, gdy osoba uprawniona do alimentów nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Najbardziej powszechne są alimenty płacone przez rodziców na rzecz dzieci. Obowiązek ten może dotyczyć jednak także innych członków rodziny, na przykład dzieci wobec rodziców, dziadków wobec wnuków czy rodzeństwa. Kluczowe jest pojęcie niedostatku. Niedostatek stanowiący podstawę zasądzenia alimentów na rzecz rozwiedzianego małżonka nie ma charakteru bezwzględnego. Stąd małżonek, który domaga się alimentów, winien najpierw w pełni wykorzystać wszystkie możliwości w celu samodzielnego uzyskania dochodów, które są niezbędne do zaspokojenia usprawiedliwionych własnych potrzeb. Określając wysokość alimentów, sąd bierze pod uwagę potrzeby osoby uprawnionej oraz możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej. Niewypełnienie obowiązku alimentacyjnego może skutkować odpowiedzialnością karną. Dowiedz się więcej w materiale płatnym na www.prawomocni.pl.